Hej, yo, cześć, witajcie, ja jestem Maxwell Polska, to jest kolejny odcinek z serii Zagrajmy w GTA 3. Na początek bierzemy sobie pałkę, bo oczywiście chyba nic nie mamy. A nie, mamy pistolet. No tak, ostatnio całkiem nam wyszły dwie misje. Tak więc mamy profity jakieś. Wyczarujmy sobie samochód, na przykład taki. Ty, jak mnie ominął! Nie, policyjny to wam. No same policyjne mi będzie wychwytywało. Ej, trzy policyjne, no tego się jeszcze tutaj... Tego nie widziałem jeszcze tutaj. Dobra, mniejsza, bo w ogóle tutaj bardzo rzadko jeżdżą te radiowozy, jak wiecie. Się zdziwiłem. Mamy dwie nowe misje, w których nie wiem o co chodzi, jeszcze ich nie zaczynaliśmy, o ile pamiętacie. Nie wiem, jakoś zawsze tędy jeżdżę na początku odcinku, nie wiem, ten telefon zawsze dzwoniący mnie wkurza. Kiedyś chyba w końcu będę musiał zrobić tę misję. Ale to jak się nauczę, znaczy, zawsze chcę drzewa, no. Jak się nauczę jeździć trochę, no bo na razie jeszcze nie ogarniam aż tak. Jedźmy może, ostatnio robiliśmy misję dla chyba... Czekajcie, podjedźmy. Dla Eski chyba tutaj robiliśmy. Czekajcie. Tak, ostatnio kończyliśmy misję u Eski, to teraz jedziemy do Ty. Nawet nie wiem jak oni mają jaką nazwę, kurde. Jakieś tery, tony, nie wiem. Nie mam pojęcia. Ale mniejsza z tym, no jedziemy na jakąś fajną pewnie misję. O, ale wiecie co? Tam widziałem serduszko, a my mamy mało health'a. Tak więc skoczymy sobie po nie. Nawet dobrze, bo ja zapomniałem o tym, mieliśmy jechać do szpitala dzisiaj, a proszę bardzo. O, jak fajnie, że tak są też porozmieszczone na mieście. Dzisiaj spróbujemy sobie też zrobić dwie misje, chyba że ta jedna, którą będziemy robić, nie będzie chciała tutaj nam ze mną współpracować. A to się pomyśli. To jest moja bryka. Tego mi nie ruszać. O Boże, nie te strzałki, dobra. Nieważ. Zawsze lubię tu parkować. Dobra, wchodzimy w misję. We're at war. The Triads have a fish factory as a front. Most of their business goes down at the fish market in Chinatown. The laundry still owes us protection. They reckon the Triads are protecting them now, so I say we exact a fitting punishment. Take those boys over and whack the Triad warlords. Hell, if you get a chance, pop some of their soldiers too. Okej, czyli jedziemy na kompletny rozpierdziel. Mamy tutaj dwóch pomocników z uzikami. Oje, nareszcie jakaś kolejna dobra misja. Musimy odwiedzić jakieś tam dzielnice, chyba trzy z tego co widzę na mapie. Dobra, wbijać się chłopcy. A ten drugi już wsiadł? Ej. Aha, spadł tam. Jaka ciota, Jezu. Abym pojechał bez niego. Co mu się dzieje? Wsiadaj, gościu. Bo bardzo mi się przydacie w tej misji, bo ja strzelać nie umiem. Będziecie robili to za mnie. Chociaż znając skrypty takich starych gier, to oni tylko są dla ozdoby, a tak wprawdzie to i tak ja ich będę mógł tylko zabić. Oni będą tak strzelać, tylko niby w nich będą trafiać, ale i tak damage im nie zadają. Dobra. Kałabunga! No. Ile przewrotów! 160. Dobra, wysiadamy chłopcy. Wieprzamy szybko. Dobra. O, jaką brykę zamotałem. Patrzcie, chłopcy. Patrz ta. Będzie walczył? Nie, bo byśmy go skopali. Dobra, by the way, jedziemy najpierw do tej tutaj, najbardziej oddalonej. Chyba. Szkoda, że tutaj nie mam mapy, naprawdę, bo nigdy nie można sobie wyznaczyć bliższego lub dalszego celu. Ale jedziemy do dalszego, tam gdzie on... I się zgadłem, tam to jest najdalszy. Dobra. W ogóle ciekawe, po ilu misjach nam się odblokuje tamto miasto. O, o. Gdzie co? Aha, to patrzcie, to są ich ciężarówki. W ogóle o co tu chodzi, bo ja miałem wam streścić tutaj. Musimy zniszczyć te gangi, ponieważ nie zapłacili nam za ochronę. Dobra. Boże, to nie Vice City. Idziecie i idą. Dobra, ja mam mało pocisków. A w ogóle jest tu gdzieś wejście. Kurde. Zrobili teren, a chyba zapomnieli dodać tego. Wejścia. No powiem wam, kurde, dużo ich tam.
Ej, wejścia nie ma. A tu się wspinać po ścianach nie da. Ta. No, no, spoko. Jedź na misję, wejdź tam. A tu wejścia nie ma, nie? I kit. A te moje bęcwały to gdzie są? Nie, no, czekajcie. Spróbuję tutaj jakoś podejść. Znaczy, że tu ich stąd nie zdejmę. On skacze na boki, widzicie to? Ja tylko spację klikam, on w bok strzela. Macie pomysł, ludzie, jak tam wejść? Mówię do nich oczywiście. Aha, tu jest górka, z której można pewnie ich zestrzelić. I co mi zrobią? Nie mówcie, że spieprzyłem misję. Ej, ale czemu tu nie ma wejścia? What the fuck? Ej, no co to ma być za misja w ogóle? Idź ich zabij. Są zamurowani. Kropka. O Boże, kto to wymyślił? Co? No kurwa, wejścia nie widziałem. Serio? Dalej, wsiadać, wjeżdżamy im tam. Na bank można zniszczyć to. Dobra, to jeden mi starczy. O kurwa, nie. 2, 4, 6, 8 się im ustawiło. Do środka może wjechać tylko ciężarówka. Dzięki gro, że mi teraz to mówisz. Albo nie, to się wyświetlało wcześniej, tylko jak kur... Ale spieprzyłem, dobra, a ten drugi to idzie? Nie wiem, zagubiony w akcji. Ta. Jest jakaś ciężarówka, ale to nie jest triada. Fuck. Ta też. No teraz będą wszystkie jeździć poza triadami, nie? No jasne, kurde. Gdzie jest tamten koleś w ogóle? Jeszcze zaczęło mi grzmocić. To zrobimy sobie jedną misję widocznie w odcinku. No jak mówiłem, z GTA 3 chcę mieć krótkie odcinki, nie będę ich przedłużał jakoś. Kolejna nie triad. No ja pierdaczę, no. Jest triada. Chyba. No dobra, sprawdź. Would you like a kitten? Have one delivered. Just log on to petsovernight.com and we'll send you a cute. No spróbujemy wjechać. A my się śmiałem, jakby mi teraz otworzyli. Najpierw ich postrzeliłem, wiedzą, że to ja pewnie, a... Ichu! Takie ryby mają na tym, na ciężarówce. Dobra, ziomal, jedziemy na wycieczkę. Nic nie ma. Doprawdy. O Boże. Oj, coś czuję, że to będzie długa, długa misja. No ale dobra, spoczyj. Tylko... Myślałem, że mi policja goni. Tylko chciałbym się dowiedzieć... Nie, to jest zwykła ciężarówka. Ta przed nami jeszcze jakaś jest. A czemu oni ciężarówkami jeżdżą? Jest, jest, są. Kurwa. Dobra, jedziemy z powrotem. Udało się.
A będę się śmiał, jak mnie teraz wpuszczą po tym, że najpierw do nich strzelałem, a teraz mnie wpuszczą tam, nie? Bo ciężarówkę sobie tylko załatwiłem, nie? Tak, tak, no strzelałem do wzoru, nie, sorry, pomyliło mi się, już jadę po naszą ciężarówkę, zaraz mnie tu wpuśćcie, nie? Ty kurde, działa. Gdzie oni są? Tylko słyszę głosy. Nie mówcie, że się jakoś... Oh fuck. O, koleś mi pomógł. Pomógł. Jest, udało się, dziękuję wam bardzo. A ten drugi? Zobaczmy, czy on gdzieś stoi... Aha, o kurde, przepraszam. Chodź, 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 chodź. Czy on gdzieś tu stoi za ścianą? Wsiadł na pewno. Coś mi się staje, że on tu jest, patrzcie. Bo tu coś biegało koło ścian. Kur... dobra, wiecie co, weźmiemy po pierwsze sobie czystą, nową ciężarówkę. Jakby nigdy nic. A co to jest za gówno? Widzieliście? Muszę dotknąć samochodem, kurde, tego. Bramy, żeby mi się otworzyła. Dobra, wali tam tylko kolesia, jeden mi starczy, naprawdę. A jednak coś robią ci kolesie w trójce, więc wow, bo w GTA 4 jest to tak zrobione, że jeżeli dostajemy jakichś gośćków tutaj do pomocy, to oni po prostu strzelają, ale tego obrażeń nie zadawają po prostu. Oj, w środku miasta coś czuję, że będą nas winiarzy gonić. Aha. Dobra, tu widzę, że wojna. Broń sobie pozbieram, bo tu widzicie całkiem spora wojna. Nie, 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 nie. Kurwa. Samochód. Zabili mojego. Dawaj samochód! Mam 7 health, fuck off. Musimy jechać do szpitala po tym, jak tutaj zabijemy tego. Muszę ich najpierw porozjeżdżać trochę, wiecie? Bo jest ich tu za dużo. O fajnie, odrespili się. No super, zasięg zarypisty, no nie ma co. Nie, 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 nie! Nie, dobra. Patrz, ile ich tu kurwa jest. Bon! Najpierw jadę do szpitala. Mam 7 health'a. Nie przeżyję tutaj z nimi. Co ja tu mam? Myślałem, że ten... Tu mam tylko gwiazdkę, a myślałem, że już życie. Dobra, gdzie był szpital? Tak by się przydało go zapamiętać troszkę. Kurde. Zabili mi kolesia, to już nie za dobrze. Tu w ogóle na każdej ulicy się strzelają. Spoko. Tak by the way, jestem chory, sorry, że tak czasami tak dziwnie mówię. Ale zbytnio tego nie ogarnę. Masz tam. Jest, 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 jest! Ale jestem zarypisty. Znalazłem. Tak sobie pojechałem. Wiedziałem, że jak będę jechał jakąś długą ulicą, to zaraz gdzieś obok wyjadę tego szpitala. No i proszę bardzo. Dobra. Co tu idzie za mną?
LOL. Widzieliście to? On biegł za mną. Przynajmniej mam Uzi. Tylko jestem ciekawy, kiedy będziemy mogli w końcu normalnie kupować tą amunicję bez żadnych przeszkód. Dobra, oby był ten na otwartym terenie, a nie gdzieś schowany pomiędzy budynkami, bo chciałbym ich rozjechać. O, jak pięknie, teraz już sobie sam poradzę. Proszę bardzo. Jak profesjonalnie, aż sobie jeszcze wezmę broń. Proszę, wsiadam i uciekam. Misja wykonana, dziękuję bardzo. Bardzo fajnie się grało. Bardzo, bardzo fajnie. Ale teraz już jest 17 minuta, tak więc ja jadę sobie do domku zasejwować. I Willy przed nim. A proszę. Nieprofesjonalnie, wiem. Nie pykło. W ogóle tutaj, zawsze jak wjeżdżam samochodem, to lubię sobie tutaj parkować. Ale tak profesjonalnie, teraz mi to nie wyszło. I tak mam złoma, to co ja będę. Jakoś tak lubię wjeżdżać sobie na to podwyższenie. Dobra, ja sobie zapiszę i zaraz nagrywam kolejny odcinek. Ogólnie mówiąc, jeszcze chwilę, mam nadzieję, że przetrwam w tej grze, zobaczymy. A jeżeli naprawdę będzie jakaś mega trudna misja, a takie są naprawdę, no to będziemy... użyję może kodu jakiegoś po prostu. Jak będzie za dużo psów, nie będę mógł ich skupić i w ogóle. Dobra, tak więc... widzimy się w kolejnym odcinku. Było niecałe 20 minut. 16, no coś koło tego. No trudno, ale drugiej misji nie chcę rozpoczynać, bo będzie znowu za długie. O, patrzcie, znowu możemy od tego kolesia T brać misję. Tak więc całkiem fajnie. Już się rozkręca trochę fabuła. Już mi całkiem lepiej tutaj się gra. Tak więc no zobaczymy, jak to będzie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć, pa, pa.